Szanowni goście, turyści w Czasowicze, szanowni mieszkańcy Myczkowa. Pozwólcie, że na tą okoliczność kilka słów, jak to wszystko w obecnym czasie się zrodziło. Inicjatywa rosła kilka lat. Wymyślał ją owszem pan profesor, dzisiaj już powiedzmy emeryt Stanisław Drozd, nauczyciel historii, kiedy poprosił przewodowie szkoły, żebym mu udostępnił jedną salę na jego zbiory, jego hobby, tak to nazwijmy. Ale kiedy w tej sali brakło już miejsca, stał pusty budynek tutaj w Myczkowie. Wówczas ze swoją propozycją przyszedł i mówi: otwórzmy większe muzeum. Popatrzyliśmy na różne programy unijne, z którego by skorzystać. Skorzystaliśmy z dwóch programów unijnych, robiąc to, przekształcając ten budynek. W moim odczuciu, moim zdaniem, społeczeństwo, które nie szanuje swojej kultury, swojej historii, przodków, jest społeczeństwem skazanym na zapomnienie. Nie pozwolił tego pan Stanisław Drozd. I myślę, że popatrząc teraz na całokształt naszej wspólnej pracy, możemy dziś powiedzieć tak. Udało się wiele rzeczy wspólnie zrobić. Tym, żeby nie zapomnieć o naszych przodkach. Jeszcze raz powiem. Kto nie szanuje kultury i historii swoich przodków, to społeczeństwo jest skazane na wymarcie, na zapomnienie. Życzę wszystkim dobrej, udanej zabawy. Bo popatrzcie, nawet Pan Bóg nam dzisiaj dał piękną, słoneczną pogodę, żebyśmy mogli razem się cieszyć.